To może zabrzmieć zupełnie głupio, ale z całym szacunkiem do ciebie, Mariana, ale bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że dopuścił na mnie, nie zesłał. Mówienie, że Bóg zesłał chorobę, to jest błąd. Bóg nie zsyła chorób. Bóg jest dobry, a nie zły. Bóg może posłużyć się złem dla uzyskania jeszcze większego dobra. Dlatego też mówię, Bóg dopuścił tę chorobę. I jestem mu za to bardzo wdzięczny. Dlatego, że po pierwsze, zacząłem o nim myśleć. W ogóle zauważyłem go, że on jest w moim życiu. Nie, dobra, fajnie, że jesteś, ale 3 metry w bok ode mnie, ja sobie poradzę sam. Nie poradzę sobie sam. I on mi pokazał najlepiej, że nie. Że nie jestem samowystarczalny i że sposób, w jaki próbuję, w cudzysłowie, budować swoje życie, jest po prostu słaby. Jest beznadziejny. Jest taki. Nie w ogóle nie niosący ze sobą nic poza całą masą barachła. I Bóg mnie z tego uwolnił. Jeżeli to nie jest dostateczny powód, żeby być Bogu wdzięcznym, to nie wiem, co jest. Sorry. Dla mnie to jest dostateczny powód. Dlatego, że Bóg dopuścił na mnie coś, z czego na pstryknięcie palca może mnie wyciągnąć. Bo może, może. To jest fakt, co do którego nie można mieć wątpliwości. To jest po prostu fakt. To nie jest tak, że Bóg nie chce. Albo coś. Jedyny fakt, jaki jest w tym, to, że po pierwsze nie mam wiary. A po drugie, dlaczego niby ja mam samemu myśleć, że może już jest ten moment właściwy? Bóg wie lepiej ode mnie. Bo drogi Jego nad moimi drogami, a myśli Jego nad moimi myślami. Po prostu Bóg jest ponad tym. I przede wszystkim coś, przez co nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć Boga, to jest to, że Bóg nie podlega czemuś, co sam stworzył. To jest czas. Boga nie ogranicza czas.
Bóg jest tym, który jest. I on nie ma tak, że on potrzebuje. O, kurde, mam jeszcze tylko 12 minut. A później już, ojajajajaj, się porobiło. Nie, zupełnie nie. Bóg jest poza czasem. Dlatego też każdy moment dla Boga jest momentem właściwym. Bezdyskusyjnie najlepszym. Dopiero kiedy nauczymy się to dostrzegać, wtedy nasza chwała będzie jeszcze większa. Chwała dana Bogu, rzecz jasna. Nie nasza prywatna, bo nie mamy żadnej chwały. Bo czym możemy się szczycić? Że zrobiliśmy coś złego? Wow! Oto chwała, nie ma co. Że coś złego zrobiłeś. Że coś dobrego zrobiłeś. Tak, tylko że widzisz, zrobiłeś to tylko dlatego, że Bóg dopuścił, abyś to zrobił. Dlatego komu chcesz przypisywać chwałę za to? Sobie czy Bogu? Mi się wydaje, że Bogu. Ale sam widzisz, Marian, to nie jest łatwe. Zrozumienie tego, stanięcie w prawdzie, bo ty mi wysłałeś ludzi, którzy tańczyli na wybrzeżu Kości Słoniowej. Dziękuję bardzo. Chwała Panu również za to. Chwała Panu za każde życie, które jest na tej planecie. Każde. Co do jednego. Za wszystkie komary. Za wszystkie kurcze. Insekty. Czy cokolwiek. Bo wszystko to w efekcie przysługuje się większej chwale Pana Boga. Dzięki Ci, Panie. No i pozdrawiam, zapraszam, polecam. Jacek Zagórski, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, pa, pa.